To jest normalnie jakiś cyrk. To coś już mi od około 2 tygodni nie świeciło. Czasem błyśnie, ale nie wiem, o co chodzi. No, pewnie jak włączę i wyłączę, wyłączę i włączę, to już nie zadziała. No na razie działa, także nie wiem. Może to ma jakiś, kurczę, związek z tymi w kuchni. Zobaczymy, czy jak zgaszę te, czy tam się coś zmieni. No nie, no to nie może mieć przecież żadnego związku. Ale na razie się naprawiła sama. Ale i tak ją zmienię, bo ona no przerywa, no raz świeci, raz nie świeci, przeważnie nie świeci. Założę się, że jak parę minut tu posiedzę, to ona przestanie świecić. Dam film na pauzę, wam to pokażę, a potem wam pokażę, jak już będą nowe założone, o ile będą jaśniej. O, ta stara mi tak pokój oświetla, chociaż nie wiem, czy telefon to odda, ale tak mi oświetla pokój, ta ma chyba 3000 lumenów, o ile dobrze pamiętam. A te nowsze mają 4000. Ja tu chyba rzuciłem tą starą, bo brałem się poradzić. No i tą podłączaliśmy do prądu, do gniazdka bezpośrednio. Tutaj nie trzeba tam transformatora, tego sterownika, czy jak to się tam nazywa, tej kostki, która jest w tej starej. O, bo pokażę wam tą starą, jak nie pamiętacie, albo jak ktoś nie oglądał. Tutaj mamy taką kostkę, no. I to jest, tutaj nie ma takiej zabudowy w tej starej, tu na tej blaszce tylko są LEDy pod spodem i od tych LEDów idzie ta kostka, a w tej nowej w zabudowie jest ta kostka, dlatego tamtą można podłączyć bezpośrednio do prądu. No i dobra, pauzuję, zobaczę, czy to coś długo poświeci, no. A jak nie, to najwyżej na razie zmienię w przedpokoju, bo w przedpokoju też mi padło. No i dosłownie jak wyłączyłem nagrywanie, po pół minucie padło oświetlenie. Tak lekko się żarzy, no ale no widzicie, ciemno jest w pokoju. Jak wyłączę, po chwili przestanie się żarzyć. No, o, zgasło. Włączę, tylko tak się żarzy i to wszystko, dlatego muszę ją zmienić. Tutaj w przedpokoju tak samo. Tutaj w ogóle nie świeci. Tutaj mi tylko świecą te takie moje lampki z Chin na czujnik ruchu. A jednej nie ma, bo jedna się ładuje. Znaczy ładowała, też już jest naładowana. I to jest na razie moje oświetlenie w przedpokoju. Dwie takie lampki z Chin. A tą tutaj górę też będę zmieniał. O, zobaczcie, zanim jeszcze wyłączę korki, spróbuję wam pokazać tutaj na przykładzie gniazdka. O, jak widzicie, świeci. A świeci, tylko mi tutaj przerywa, nie chcę tego spalić, ale świeci, także można bezpośrednio do prądu, nawet trzeba, bo sterownik oczywiście jest wbudowany. Także biorę sobie tutaj jakieś pomoce, czyli latarki, i biorę się do roboty. Najpierw może w przedpokoju. Jedna niech sobie, co jest, jedna niech sobie świeci w kuchni. Druga też na razie niech sobie świeci tutaj, dużej mocy tu nie potrzebuję, i wyłączam te wszystkie bezpieczniki w cholerę, wszystkie jak leci, bo nie chcę mieć tutaj niespodzianki, że wyłączę nie ten co trzeba, ten to jest niby główny, ale ja lecę wszystko po kolei. Dobra, nigdzie nie ma prądu. No, teraz biorę się za robotę, zanim mi latarki padną. Odświeżam się, żeby mi się nagrywanie nie wyłączyłem. To nie wyłączyło, ta cholerna kostka. Kable są tak mocno przykręcone, że takim małym śrubokręcikiem nie mogę odkręcić. Muszę się wspomóc kombinerkami, bo nie mam w domu jakiegoś śrubokręta z szerokim uchwytem, żebym mógł to dobrze docisnąć ręką. Także walczę dalej. Ech, jak ja nienawidzę takiej roboty pod sufitem.
łapy się męczą. Ale dobra, no jedną przykręciłem, chyba, mam nadzieję. Także włączamy bezpieczniki. Zobaczymy, czy ta świeci. Jak świeci, to już ją przykręcam. Włączyło mi się, na razie mi się powłączało wszystko inne. No po kolei bezpieczniki włączam. No i dobra, chwila prawdy. Świeci. Dobra, tą przykręcamy, biorę się za pokój teraz. No masakra, jak ja nie lubię takiej roboty, aż się spociłem. I no nie udało mi się tego jakoś idealnie wypozycjonować, bo tutaj jest szpara, bo tam ta cholerna kostka nie chce się ułożyć, a kable są tak sztywne, że mnie denerwują. Ale zobaczę, czy się nie rozłączyły kable. Jak to dokręcałem. Dobra, działa. Jedna zrobiona. W przedpokoju w końcu jasno. Dobra, w spokoju sobie zrobię. Ważne, że już wiem jak. Nie będę już dłużej nagrywał, bo nie ma sensu. Także światełko będzie i w pokoju. O czym się jeszcze przekonacie na niejednym filmie. A na razie kończę z tym nagrywaniem.